Czy wiecie, że gdyby zsumować oferty pracy dla motorniczych z całej Polski, to wyszłaby liczba ponad 500? Tak, dokładnie tylu motorniczych przynajmniej obecnie brakuje. Oglądacie pierwszy odcinek programu Zmieniamy Zawód, w którym regularnie będziemy Wam pokazywać zawody, na które jest obecnie największe zapotrzebowanie na rynku pracy. Nazywam się Iwona Dolatowska, od 2 lat pracuję jako motorniczy. Lubię swoją pracę, ponieważ daje mi dużo satysfakcji i kontakt z pasażerami. W kabinie motorniczego mamy SRG, które służy nam do tego, abyśmy mogli ustawić sobie, którą linią jedziemy, jaką trasą, o której godzinie. Nad SRG mamy GPS, dzięki niemu centrala ruchu wie, gdzie jedziemy, czy dobrze jedziemy. Z prawej strony mamy podgląd kamer, a po środku mamy ekran dla motorniczego, na którym widzimy, czy drzwi nam dobrze się zamykają. Włączamy oświetlenie, włączamy kierunek jazdy, włączamy światła do jazdy, czyli wszystko to, co potrzebujemy do jazdy. Pamięta Pani ten moment, kiedy stwierdziła Pani, tak, będę motorniczą, tak, chcę spróbować swoich sił w tym zawodzie? Bo to kiedyś nie było takie wcale oczywiste, że kobiety zostawały motorniczymi. Ja jeżdżę w sumie od 2 lat i wcześniej pracowałam w sektorze prywatnym, a wiadomo, jak to jest z prywatną pracą. Dzisiaj ona jest, jutro jej nie ma. I postanowiłam poszukać pracy stabilnej, stałej i pomyślałam, dlaczego by nie spróbować. I wtedy zapisałam się na kurs. Jest to praca, która dostarcza ekscytacji i bardzo dużo emocji. Tak naprawdę spróbować powinien każdy, kto czuje się na siłach. To nie jest tak, że motorniczym może być tylko człowiek, który ma 25 lat, właśnie skończył szkołę i koniec, tylko można tak naprawdę tę pracę podejmować w każdym wieku. Ależ oczywiście, że tak. U nas jeżdżą osoby przecież nie tylko mające po 25 lat czy po 35 lat, ale również osoby, które mają po 40. Po 60. Ta praca jest dla każdego. Warszawa, Wrocław, Kraków, Szczecin, spółki komunikacyjne największych miast w Polsce na swoich stronach internetowych regularnie publikujemy informacje. Poszukujemy kierowców i poszukujemy motorniczych. Co więcej, te spółki same opłacają kursy, żeby tylko zachęcić potencjalnych zainteresowanych do pracy. Co ważne, pracować mogą nie tylko młode osoby, ale także te, które posiadają już doświadczenie zawodowe w innych branżach. Nazywam się Krzysztof Saczuk, jestem świeżo upieczonym motorniczym i już za niedługo zacznę wozić mieszkańców Szczecina. Jak to się stało, że zdecydował się Pan zapisać na kurs motorniczego? Ta decyzja na pewno dojrzewała we mnie kilka miesięcy. Stwierdziłem, że jest to ciekawy zawód, który daje jakieś perspektywy na przyszłość. Jest to pewne zatrudnienie. Nie bez znaczenia pewnie też jest fakt, że te tramwaje cały czas jeździły mi pod oknem, bo mieszkam akurat przy torach tramwajowych. W mojej rodzinie też są 2 pokolenia pracowników kolejowych, więc też te wszystko, co jeździ po torach, zawsze w jakiś tam sposób przewijało się w moim życiu i darzyłem to na pewno jakąś sympatią. Wcześniej akurat pracowałem w branży turystycznej. Byłem przewodnikiem turystycznym, menedżerem w firmie turystycznej, przez dłuższy czas kurierem rowerowym w różnych miastach, a ostatnio zdarzyło mi się być dyspozytorem w firmie kurierskiej, więc to zupełnie inna specyfika tego, czym będę się zajmował teraz. Na pewno jest to wymagająca praca, więc trzeba troszkę znać siebie, wiedzieć, na co człowiek jest przygotowany, do czego jest zdolny, na co sobie może pozwolić, na co sobie nie może pozwolić. Myślę, że to jest kwestia indywidualnych predyspozycji. No, warto siebie znać, zanim się podejmie tego typu pracę. Praca motorniczego to nie tylko kompetencje techniczne, ale także duży zakres umiejętności miękkich. Motorniczy musi zdawać sobie bowiem sprawę z tego, że codziennie bierze na swoje barki odpowiedzialność za 1000 pasażerów. Pani Beato, jest teraz sprawa. Znudziło mi się dziennikarstwo, chciałbym zostać motorniczym. Jaka będzie moja droga krok po kroku od wizyty u Pani do momentu, kiedy pierwszy raz poprowadzę tramwaj? Pierwszy etap rekrutacji to jest rozmowa z kandydatem. Podczas rozmowy próbujemy wydobyć, sprawdzić, czy ten kandydat ma predyspozycje,
To nie jest łatwe zajęcie, to jest trudna praca, ale na pewno ciekawa, na pewno inspirująca. Sprawdzamy, czy kandydat jest osobą odpowiedzialną, zdeterminowaną i konsekwentną. Warto, żeby był osobą opanowaną. Musi być otwarty na nowe wyzwania. Jeśli chodzi o sam kurs, to jest proces około 3-miesięczny. Pierwszy etap to jest część teoretyczna. 77 godzin wykładów teoretycznych. Po części teoretycznej rozpoczynamy cykl 60 godzin zegarowych jazdy już na wybranej zajezdni konkretnej ze swoim instruktorem, który nas uczy jazdy na wszystkich liniach. Czy praca motorniczego się opłaca? Spółka Tramwaje Szczecińskie oferuje, myślę, atrakcyjne warunki na start. Jak biorąc pod uwagę tło rynkowe, pensja średnioroczna, pensja miesięczna brutto to jest 6200 dla motorniczego, który zaczyna pracę. Do tego dochodzą premie kwartalne, nagrody jubileuszowe, czasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, karta multisport, nieoprocentowane pożyczki na cele mieszkaniowe, darmowy bilet na komunikację miejską. Średni staż pracy w naszej firmie to jest 17 lat. Z tego widać wyraźnie, że jak już ktoś do nas dołączy, to zostaje na dłużej, a to świadczy o tym, że firma oferuje stabilne i satysfakcjonujące warunki pracy. W tej chwili dysponujemy zespołem około 200 motorniczych plus kilkadziesiąt osób na zleceniach. Szacujemy, że około 20-30 motorniczych powinniśmy dotrudnić, żeby ten poziom etatowy zwiększyć. Czy warto zmienić zawód i zostać motorniczym? Posłuchajcie opinii naszych ekspertów. Absolutnie na rynku potrzebujemy bardzo motorniczych. W tej chwili brakuje około 30 etatów, także jak najbardziej osoby, które zdecydują się podjąć taką ofertę pracy, mają pewność, że będą mogły długoterminowo pracować. Musimy też pamiętać o tym, że ta praca to jest praca od bardzo wczesnych godzin rannych, czyli czasami wstajemy o 2-3 w nocy po to, żeby rozpocząć pierwszy kurs tramwajowy. Pracujemy w soboty, w niedzielę, w święta, także na pewno ma też dużo takich obciążeń i nie wszystkim w dłuższej perspektywie taka oferta pracy będzie odpowiadała. Czy to jest zawód, w którym perspektywa rozwoju finansowego jest wysoka, czy może to jest tak, że wyżej pewnego finansowego sufitu nie podskoczymy? Ja myślę, że w związku z tym, że rynek pracy bardzo się zmienia i te braki kadrowe, one są właściwie w każdej branży, w każdym obszarze, to również te spółki miejskie zauważyły to, że w związku z tym, że potrzeba tych osób, to również ta podwyżka płac, taka rynkowa, powinna cały czas mieć miejsce. Są takie osoby, które lubią wyzwania i się na to decydują. Natomiast ja jako osoba, która doradza ludziom, jak budować swoją ścieżkę kariery, najpierw zaczęłabym od zbadania preferencji zawodowych. Czy rzeczywiście to jest tylko taka moja ciekawość, zobaczę jak to jest, bo lubię wyzwania i lubię się sprawdzać, czy inaczej moje cechy odpowiadają charakterowi tej pracy, więc ja bym zaczęła od tego, żeby siebie zdiagnozować, zrobić taką morfologię zawodową i zobaczyć. Jeśli tak, jeśli w tym kierunku mam predyspozycję, to rzeczywiście podejmuję takie wyzwanie, natomiast jeżeli to jest tylko taka ciekawość, sprawdzenie się, to może się to skończyć na ciekawości albo na skończonym kursie. I niestety tak często bywa z tego, co statystyki mówią. Pamiętajcie, że również w przypadku programu Zmieniamy Zawód możecie liczyć na pomoc Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Zapraszamy Was na platformę szkoleniową, gdzie możecie bezpłatnie skorzystać z merytorycznych szkoleń online, a także zapraszamy do konsultantów Funduszu Usług Rozwojowych.